wyznacz współczynniki b i c funkcji f od x równa się 2x kwadrat plus bx plus c, wiedząc, że współrzędne wierzchołka wynoszą 3 i minus 5. Jeśli znamy współrzędne wierzchołka, możemy zapisać funkcję w postaci kanonicznej, czyli f od x równa się a x minus p do kwadratu plus q, gdzie p i q są współrzędnymi wierzchołka. Podstawmy to, co mamy dane. Zwróćmy uwagę na to, że nasze współczynniki a, b i c nie do końca są znane. To znaczy wiemy, że a wynosi 2, natomiast b i c nie znamy. B i c są do policzenia. Natomiast nasze a wynosi 2. Pod p możemy podstawić 3, a pod q będziemy podstawiać minus 5. Dostaniemy f od x równa się 2, x minus nasze p wynosi 3 i plus q, nasze q wynosi minus 5. Teraz już tylko wystarczy doprowadzić postać kanoniczną do postaci ogólnej. Wykorzystamy wzór skróconego mnożenia. Nasze a wynosi x, nasze b wynosi 3. Dostaniemy f od x równa się, tą dwójkę na razie przepiszemy i tu korzystamy z wzoru. Czyli dostaniemy a do kwadratu, czyli u nas x do kwadratu, minus 2ab, czyli minus 2 razy nasze a wynosi x, nasze b wynosi 3. I dodać b do kwadratu, czyli plus 3 do kwadratu. Za nawiasem mamy jeszcze minus 5. Proponuję, aby najpierw uprościć wyrażenie w nawiasie, czyli dostaniemy x kwadrat minus 6x plus 9 i za nawiasem mamy jeszcze minus 5. Teraz przypominamy sobie kolejność działań. Oczywiście najpierw będziemy mnożyć, potem dopiero odejmować, czyli wszystko, co znajduje się w nawiasie, mnożymy przez 2. Dostajemy 2 razy x kwadrat to jest 2x kwadrat, 2 razy minus 6x to jest minus 12x i 2 razy 9 to jest 18. No i za nawiasem mamy jeszcze minus 5. Uprośćmy to wyrażenie. Dostajemy 2x kwadrat minus 12x i 18 minus 5 daje nam 13. Z naszej postaci ogólnej odczytamy teraz współczynniki b i c. Współczynnik b to jest ten, który stał przy x. Współczynnik c to jest ten, który był wyrazem wolnym. Czyli odczytujemy, że b wynosi minus 12, a c wynosi 13.